20 nowych autobusów z napędem ekologicznym planuje zakupić Urząd Miasta Wełku. W tym celu Miejski Zakład Komunikacji od poniedziałku testuje nowy model autobusu hybrydowego firmy Volvo. Pojazd ten wyposażony jest w dwa silniki. Do prędkości 20 km porusza się tylko na silniku elektrycznym. Powyżej tej prędkości na silniku spalinowym. Każde hamowanie powoduje ładowanie akumulatorów silnika elektrycznego. Oszczędność paliwa w stosunku do podobnego autobusu z napędem spalinowym wynosi nawet 40%. Obecnie w skład taboru łódzkiego MZK wchodzą 32 pojazdy. Ich średni wiek to 11 lat. Dla poprawy komfortu pasażerów planujemy zakupić nowe autobusy, mówi Kamil Buksa, zastępca prezydenta Ełku. Jak dodaje, mają być bezpieczne i ekologiczne. Środki na ich zakup miasto zamierza pozyskać z nowej perspektywy unijnej. Mowa tu o ponad 25 milionach złotych. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w ramach programu Infrastruktura i Środowisko chcielibyśmy dokonać zakupu 20 nowych autobusów. W tej chwili po ulicach naszego miasta jeżdżą autobusy ze średnim wiekiem 11 lat i chcemy te autobusy sukcesywnie wymieniać. W roku 2012 zakupiliśmy 3 nowe autobusy marki Mercedes za kwotę 2 milionów złotych. W 2013 i 2014 wstrzymaliśmy zakup nowych autobusów, gdyż jest szansa, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej zakupimy autobusy w ilości 20 sztuk z wysokim dofinansowaniem sięgającym do 85% dofinansowania z Unii Europejskiej. Chcemy, żeby te autobusy były bezpieczne, nowoczesne i były przystosowane też wszystkie dla osób niepełnosprawnych. I dlatego dzisiaj testujemy, dzisiaj jest prezentacja autobusu marki Volvo. Są też inne marki, które na pewno będziemy testowali. Warto dodać, że Ełk jest pierwszym miastem w Polsce, w którym testowany jest nowy model miejskiego autobusu hybrydowego z napędem elektryczno-spalinowym firmy Volvo. Po ulicach miasta będzie on jeździł jeszcze do jutra.